5, 4, 3, 2, 1, start! Jak już wcześniej wspominałem, w 1991 roku z inicjatywy LKS Pogórze, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miasta został zorganizowany pierwszy gorlicki bieg sylwestrowy. I proszę Państwa, pierwsi zawodnicy dobiegają do mety i to z dystansu 5 km. Proszę Państwa, Andrzej Starzyński, Konstanty Kaliada z Lwowa i Artem Alfimow z Kowiela, Patryk Marmon, AZS AWF Kraków. To są pierwsi zawodnicy z biegu 5 km, a więc... I kolejny zawodnik z numerem 588, Nazari Haplia. Witamy serdecznie na mecie. A każdy, który z zawodników kończy bieg, dostaje medal pamiątkowy. I kolejny zawodnik, Ignacy Domiszewski, MKS Halicz, z numerem 328. Bardzo dobrze. I kolejny, Sergiej Marchiuk z Kowiela. A więc mamy zawodników z Ukrainy, czyli praktycznie pierwsza szóstka to zawodnicy z Ukrainy, krótko mówiąc. I czekamy na kolejnego zawodnika. Oj, co się stało, chyba jeden z zawodników zszedł z trasy. I z numerem 497 Dominik Kijowski, Krościenko Wyżnie, Katarzyna Broniatowska. Pierwsza zawodniczka z 5 km, a więc witamy serdecznie. Robert Anczak i Michał Dudczak z numerem 330. UKS Budowlani Nowy Sącz. A więc już nieoficjalnie mamy pierwszych zwycięzców. Na pewno jest to mężczyzna i kobieta. I druga zawodniczka z numerem 592, Olena Kytyczcia. Jeżeli przekręciłem nazwisko, to proszę mi wybaczyć. Są to zawodniczki z zagranicy. Z numerem 404, Kamil Michalec, Mosir Krosno. I dalej Łukasz Szczepak, Tomasz Wątroba, Andrzej Tyndyk. Wszyscy zawodnicy kończący bieg, bardzo proszę o korzystanie z herbaty. Jest tutaj przy tym busiku, także można korzystać. Oprócz oczywiście, że dostajecie Państwo medale za ukończenie. I kolejna zawodniczka. Biega do mety, Natalia Siemienowicz. Witamy serdecznie. I Grzegorz Kmiecik z Folusza. Wojciech Lipa z Rzeszowskiej Gazele i Keparty. I kolejni zawodnicy. Maria Katko, Kowiel z numerem 518. I tutaj numer, gdzie jest numer tego pana?
No bieg bez numeru chyba. No to bez numeru, no ale to... Dobrze, no to już komisja sędziowska zadecyduje. I widzimy, że nawracają zawodnicy na dziesiątkę, a tutaj Sylwester Malec z numerem 397. Witamy serdecznie na mecie. I z numerem 394 Karol Lisowski. I kolejny zawodnik biegnie do mety, 485 Robert Dzięba. I witamy na mecie Mariusza Kmaka, Gorlicka Grupa Biegowa. Maciej Janocha. O, z Maciejem Janochą myślę, że to syn chyba Roberta Janochy, jeżeli się nie mylę. Startował w pierwszych gorlickich biegach sylwestrowych. I Łukasz Kot, rzeszowskie gazele i gepardy. Tomasz Gawlak z Biecza. Konrad Baran. Witamy na mecie kolejnego zawodnika. Z numerem 500 Mirosław Mika. I widzicie Państwo, dystans 5 km, już bardzo dużo zawodników. Z numerem 582 Zenon Fendryk, Józef Mikołajczyk, 407. Tomasz Żurek, Grzegorz Guzik, Karpaty Glinik, Rafał Budziak z numerem 313. A w oddali widzimy, że część zawodników nawraca, czyli biegnie dystans 10 km, a do mety kolejni zawodnicy się zbliżają. Z numerem 590 Przemysław Gruca, Adrian Wojtas, kolejny zawodnik. Szymon Piszczyk. Spokojnie, a to tak. Również do mety przybiegła Martyna Roziu, LKS Technik Trzcinica. I z numerem 325 Bartłomiej Czofur. Karol Kaszany z numerem 522. Jakub Ciemięga, Robert Eliasz i Grzegorz Szybisty, KKB Mosir Krosno z numerem 456. Sławomir Warchoł i Sebastian Gruszka do mety zbliża się. A kolejna osoba to Grzegorz Adamski i Bogdan Lisowicz, grupę to Gorlice, Aneta Młynarska, Zadyszka, Gorlice. Robert Szmaciński z Zabiegani. I z numerem 387 kolejny zawodnik. Karol Lach. I Joanna Szurek, Jakub Pawłowski, Marcin Czajka, Grzegorz Bodzioch, Teofil Zima i Przemysław Słyś. To kolejna grupa, która biegła na metę. Ja dodam, że na mecie są i z numerem 507 Sylwia Bednarz. Z 525 nazwiska tutaj nie mam, proszę Państwa. Karol Winiarski, Błękitni, Rafał Szewczyk, kolejny zawodnik. Edyta Wrbiga-Wakowa. To jest ze Słowacji. Andrzej Baran. Aleksandra Radzik, Nowy Sącz. Chyba nie. I Mariusz Furmanek. A wcześniej Alicja Matasiak. Artur Woźniak. I Włodzimierz Foryś, ULKS Technik Trzcinica. I Stanisław Wysowski. I Bogdan Roman, UKS Junior Siary. I z numerem 438 Jacek Serafin z Rzeszowa. Marek Zajchowski. Mieczysław Galas, witamy Mietka na mecie
Mieczysław Galas, Gorliczanin, były piłkarz GKS Gliwice. I dalej Monika Justyna Potaczek, Monika Tokarz, Dominik Przybyłowicz, Jan Mazur, kolejny zawodnik. I Krzysztof Bierlasz-Liciński i Grzegorz Oleksyk, trener, zawodnik ŁLKS Halicz. Krzysztof Zdeb, Zbigniew Gołąb. Wszystkich serdecznie witamy. Bartłomiej Świerz, kolejny zawodnik na mecie. I Paweł Jacher z Józefowska Team. A ja dodam, że na mecie wszyscy zawodnicy kończący bieg otrzymują medale pamiątkowe, jak również herbatka ciepła. I z numerem 464 Paweł Truniarz, Dariusz Kozioł, Jacek Poręba, Urszula Wacek, Piotr Czekaj. To kolejni zawodnicy na mecie. Sylwia Gerlach, Angelika Czelna, Marek Kirszt, Jakub Szurek, Grzegorz Ast, Krzysztof Stec, kolejny zawodnik, Jan Musiał, Barbara Bloch, Krzysztof Sarkowicz, Aleksander Szurek, 476, Janusz Woźniak, Jan Gonzales, Jastorowski i Piotr Halów. A kolejni 474, numer Krzysztof Wojsław i Krzysztof Sporniak, Magdalena Żurek, Hubert Czerwonka i Tomasz Hajduk. To kolejna biegająca grupa. A teraz Magdalena Lisowska z numerem 393 i Wojciech Czochur z numerem 324 i z numerem 513 Maksymilian Togreski. I kolejna pani biega, Katarzyna Chmura, Zabieganie Mielec, Olena Katyścia, Konrad Klocek, Jan Ostrowski, Marek Podraza, kolejny zawodnik na mecie. I Tomasz Passo. I kolejna grupa zawodników z 5 kilometrów. To Dariusz Szuba, Alicja Niemiec, Dorota Różycka, Łukasz Dudczek, Mirosław Mika, Łukasz Czepak, Lech Jerzemski, Patrycja Przybylska, kolejna zawodniczka, i Michał Górka zbliża się do mety z numerem 391. I Krzysztof Prokop z numerem 428. I 491 Dariusz Zytka, Grzegorz Kretowicz, Marcin Mirek, Karolina Matasiak dobiegła do mety i Kamil Tokarski, Kazimierz Ignarski i kolejni zawodnicy Paweł Zyk, Mariusz Stopa, Krystian Nalepka i Artur Szeszczyk. Witamy na mecie. I kolejna pani Katarzyna Jasiurska, MKS Halicz Ustrzyki, Zuzanna Terlecka, też Halicz Ustrzyki, Rafał Wójcikiewicz, Sławomir Tiszczyk, Iwona Janowska z numerem 363, Beata Nieznaj 415, Jolanta Gołąb 351 i Zygmunt Szumiec, kolejny zawodnik na mecie. A więc 371 Magdalena Kawalec. Widzicie Państwo, że cały czas zawodnicy biegają na metę, a chciałem troszeczkę opowiedzieć o historii biegu, ale no niestety. Marcin Nieznaj z numerem 416, Robert Lis 392. Nie.
Ale nie, no. Ale nie. I Grzegorz Lewiński, Antoni Kosiba, Robert Patroński, Paweł Sowa biega na metę, Krystian Jaracz, Grzegorz Krzeszowski, Ewka Tochnowa ze Słowacji, Adam Cisowski, Kacper Kukla, Arkadiusz Serafin. To kolejni zawodnicy i zawodniczka wcześniej też biegła. Jana Petrowa. I 10 kilometrów zwycięzca, proszę Państwa. Wasyl Kowiel, klub sportowy w Elżbieta Świeboda za zwycięzcą 10 kilometrów, a dodam, że Wasyl Kowal najprawdopodobniej nieoficjalnie zwycięzcą. Maria Bosak, Sojka. Patrycja Kiełbasa, kolejna zawodniczka. Bogdan Szymynowicz i Jolanta Kiełbasa. Jadwiga Szmist. Stanisław Binkowicz. Jerzy Dybaś, kolejny zawodnik. I Inka Klemowa, bodajże ze Słowacji. Szymynowicz jest drugi, proszę Państwa, także pierwsze miejsce. I trzeci zawodnik, tak jest, 288, Sylwester Lepiarz, LKS Rudnik. Piotr Gajda, kolejny zawodnik, bieg na metę z numerem 344. I Sylwester Lepiarz, LKB Rudnik. I kolejna zawodniczka, Agnieszka Ćwiklik z numerem 493. Z numerem 517 Artem Alfimow. I 318 Elżbieta Cisowska, Agnieszka Dziuban, Renata Dziuban, a więc rodzinny team. Grzegorz Przepióra, Wojciech Krokowski, Przemysław Srebro, kolejny zawodnik, i Szymon Piszczyk z numerem 424. I z numerem 122 Patryk Pawłowski, Sparta Stalowa Wola. To również czuba tego biegu.